Głowy nie dam, trzeba sprawdzić. Mam obrączkę. Widzisz ją? No. No hej, maleńka. Zaręczynowy jakiś. Ja dziękuję. Czekajcie, jest punca? Jest punca. Co tam masz, maleńki? Ty jakieś mięso wpierdziela. Ale czad, nie? Na żywo zobaczyć. Wejdziesz na cewkę? Chyba nie wejdzie. Dobra, niech sobie pływa. O kurczę, czy mi się wywalił. Moi drodzy, wylądowałem jakimś cudem cały. Trochę znosiło ten samolot, jak leciałem po prawej stronie. Jestem tutaj u Marcina. Siema. I zobaczymy, co Marcin, gdzie mi Marcin tutaj zaprowadził. No, wygląda to ślicznie póki co. Skakujemy zaraz do wody. Jeszcze raz. Zobaczymy. Okaże się. No się okaże, ale myślę, że może być fajnie. Mam nadzieję, że nikomu nie będziemy przeszkadzać. Zaraz się zapytamy i wskakujemy do wody, jak będzie ok. Pierwszy sygnał. Pierwszy sygnał, sreberko. Wpadło jakieś. To coś pięknego. Znaczy nie wiem, czy srebro, ale tak wygląda, nie? Może być niedźwiedź jeszcze. Tak to ja lubię się bawić, nie? Oh my god! No takie właśnie jest jakieś, albo nie rdzewa, albo sreberko, zobaczymy później. Do fantów. Trochę inaczej się chodzi u nas w Polsce. Woda fajnie ciepła, to jest bardzo przyjemne. Zresztą u nas w Polsce teraz też jest cieplusio w miarę. Na razie chodzę tak na programie Park 2, czyli powiedziałbym, że standardowo, ale nie chodzę na maksymalnej czułości, na razie chodzę tak, wiecie, żeby zapoznawczo, nie? Żeby zobaczyć, jakie ustawienie warto mieć. Na razie mam fajny sygnał pod cewką, ale nie mogę go drapnąć. Swojego sita jeszcze nie mam, niestety, ale będzie. Dopiero wylądowałem, ile godzinę temu. Więc swoje sito zamontuję jakoś wieczorem. Ludzie bardzo przyjaźni, no mega przyjaźni po prostu. Nie mogę trafić tym sitem jeszcze. Trochę inaczej niż moim. Jest węższe. Ale jutro już myślę, że będę spokojnie swoim sitem. Dobra, mamy 11-12 sygnał. Sprawdźmy tłuszcze. Sprawdźmy tłuszcze. Jakaś monetka chyba. No i super. Pierwszy plusik. Jedna korona, no to 34 grosze wpadło. Ciach do toreby, szukamy dalej. Kolejna monetka, również chyba jedna korona. Tak jest. Czyli złotówka już jest prawie. Wale. Całkiem fajne, no pasują ci powiem. Fajnie widać. Co? Fajnie widać. Tak? Jakieś tego konkretne? No, trochę inaczej się kopie niż w naszych rejonach. Ale się przyzwyczaję. Jeden dzień mi dajcie tylko. Moi drodzy, ja w to nie wierzę. Pochwal się, co znalazłeś. No nie wierzę. 50 groszy, kurde. Widzicie? Leci za mną. Leci za mną normalnie, moniaki. Masakra, co? Ja przed chwilą zawleczkę, to jest... Jedna zawleczka to była tylko. To już myślałem, że kurde, może jakaś obrączka, bo pięknie biła. A tu dupa. Nasi tu byli. Tu przy trzcinkach jakiś taki nie jest za super sygnał, ale do kopnięcia. No właśnie. O, 20... Co ja gadam? 70 gramów. Ciach. Co to jest? Kolejna jedna korona. Czyli po 44 grosze zbieramy. Małymi kroczkami. Ale było tak głęboko, że musiałem si to pożyczyć od Marcina, bo nie byłem w stanie wykopać, nie? Dobrze, moi drodzy, głównie wychodzą nam takie ołowiane pociski zmierzone, więc generalnie nasypali tutaj tego dosyć dużo żwiru. Jeżeli zrobimy głębokie ustawienie, to masakrycznie dużo żelaza wychodzi. Z wierzchu zebraliśmy parę monetek i pierścionek i to wszystko. Tak więc zwijamy się na kolejną miejscówkę. Zobaczcie jeszcze raz, jak to jest pięknie. Fajna jest ta trampolina do skakania, ten podest i lecimy. Moi drodzy, jesteśmy na drugiej miejscówce. Trochę nam to zajęło, więc jest już coraz ciemniej.
będę nagrywał tyle, ile się da, a jak się nie będzie dało nagrywać, to, to zobaczycie jutro na podsumowaniu, ile złota nakopaliśmy, nie? Kurde, ani jednego nie znajdziemy, jak mówiąc tak. Dobra, skakujemy do wody i życzcie nam złotka. Przyszpant na oko, na 32 bije, skakujemy. Wyskoczyła mi teraz mała monetka, 10 ore. No, dosyć głęboko była. Sprawdzamy, co będzie dalej. Cóż, mi tu wyszło, bym powiedział, że nowotko normalnie. Jedna korona, taka dosyć duża. Ciech. Marcin coś tam ciąga. O, a my może mamy wykopane. Cóż tu było? Zawleczka. No to jest fajny sygnał akurat. Szkoda, że akurat zawleczka. Mogło być coś ciekawszego, ale nie ma się co poddawać. Piękne widoki mamy tutaj w ogóle. Nie wiem, czy widzicie teraz. Szukam dalej. Kawałek dalej, 12-13. Na samym wierzchu. Oby coś fajnego. Zaraz przy skoczni. To mogą być też monetki na przykład. Zaraz obok kolejna. Kolejny sygnał. Tutaj mamy co? Jedną koronę pewno. Jedną koronę dokładnie. Ciach. Była na wierzchu. Super. Takie monetki chyba jeszcze nie miałem. To jest chyba 5 koron. 5. Kurczę. Chyba 5 koron. Dokładnie. No to mamy na butelkę wody uzbierane. Drogo niestety to jest, ale fajne widoki. Polecam widoki. 14-15. U nas by była to piątka, 5-złotówka. Zobaczmy, co tu będzie. Się trochę nakopałem za nią. Była pod jakimiś kamyczkami większymi. No, mam nadzieję, że wykopałem. Jest monetka. Monetka z dziurką. Czyli pewno kolejne 5 koron. Taka większa, no piątka, tak. 5 koron, dokładnie. No i na butelkę wody będzie dzisiaj. Duża monetka. Jakaś taka. Gruba? 20. 20 koron? To tak. Aktualne? O, teraz mam na wodę. 8,40. 8,40. Nie, więcej. Więcej? 8,80 coś. 8,80, słyszycie? Warto było. No, dzisiaj będzie pita. Kurczę, wykopałem coś. Wykopałem coś, co biło na 25. Normalnie bym powiedział, że pomost. Ale tutaj... O, jest pierścioneczek srebrny. Ale byłem na głębokich ustawieniach. Ojeju, stary jak diabli. Nie widzę za bardzo. Jest sreberko. Coś pięknego. Kolejna monetka, dosyć głęboko kopana. Jedna korona. Słuchajcie, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Kopiemy dalej bez kamery, bo to już się ciemno robi. I pokażę wam na podsumowaniu, no chyba, że coś fajnego wyjdzie, tak? No to pójdziemy do latarki, pokażę, jak coś super wyjdzie. I za chwilę widzimy się na podsumowaniu. Tutaj Marcin trafił smoka. A to jest Loch Ness, czy skąd to może być? Taki całkiem ciekawy. To jest smoko renifer. Ja ci mówię, smoko renifer, jak mordę strzelił. O kurczę, już się późno robi, to tam jeszcze chwilę będziemy lecieć. Moi drodzy, robimy podsumowanie dnia wczorajszego. Udało się nam znaleźć oczywiście standardowo dużo łowiu, jakiś kluczyk, dwie przynęty wędkarskie, śruba, możemy sobie ją gdzieś wkręcić. Nazwijmy te monetki PRL-ami z Norwegii na potrzeby tego filmu, czyli monety, których już nie za bardzo można użyć w obiegu. Dodatkowo dwa pierścionki, jeden srebrny, ten chyba badziewiasty, jakiś nierdzewa czy coś takiego, ale jest fajny całkiem. Jeżeli chodzi o bilon, który można użyć w sklepie, no to jest 60, 70, 79 koron. No jedna korona to jest jakieś 44 grosze mniej więcej, czyli całkiem spoko. Dodatkowo jest tutaj jeszcze jakaś monetka, której nie za bardzo widzę, co to może być za moneta. Skąd ona mogła być? To jest chyba z Tajlandii, gdzieś coś takiego. Marcin mówi, że to może być jakaś moneta z Tajlandii. No dobra, jeżeli byście byli zainteresowani kupnem wykrywaczy metali, to zapraszam do swojego sklepu dla poszukiwaczy. Link do sklepu jest w opisie pod filmem. No i standardowo, jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę. A ja się z wami żegnam i do kolejnego. Cześć.